Witajcie, z tej strony Deryl Śliwka, a to jest 14 odcinek z gry Luigi's Mansion 2 HD. No i dzisiaj przejdziemy sobie drugiego bossa o nazwie Tree Topping, w sensie misja nazywa się Tree Topping. Nareszcie udało nam się zebrać ten rzadki specjalny klucz. Teraz jeszcze musimy tylko wejść na szczyt drzewa i zebrać część Mrocznego Księżyca. Luigi! Czas otworzyć te straszne drzwi i zobaczyć, co jest za nimi. Cóż, nie jesteś podekscytowany? No wiadomo, że nie. Co za pytanie. Dzięki mojej najnowszej analizie kawałków Mrocznego Księżyca, paraskop stał się o wiele bardziej dokładny. Okej, co tam masz? Część, której szukamy, jest zlokalizowana w domku na drzewie. Na samym szczycie ogromnego drzewa. No, jednak się okazuje, byliśmy na dobrym tropie. No, jak widać, tak. Oho, naprawiony. A oto specjalny klucz. Nie był trudny do naprawienia. Okej. Spoko. Użyj klucza, żeby otworzyć te drzwi i dostać się do domku na drzewie. I potem znajdź tą część Mrocznego Księżyca. O, i... Luigi... Paraskop wykrył trochę martwiących sygnałów w środku domku na drzewie. Potężnych sygnałów. Uważaj tam na siebie, synu. Okej, to... Będę uważał raczej, no bo to wiadomo. Lepiej nie zginąć. No wiadomo, trzy gwiazdki muszą być. Okej. Aha, jesteśmy już przy wejściu od razu, no tak. Oho. No i się otwierają wrota. O, jest pozesor kolejny. I my musimy tam wejść. Okej. Złowrogie schody. Tylko czekajcie. Zaraz do was wrócę. Okej. Tylko sobie mikrofon poprawiałem trochę, bo był daleko. Okej. Aha, czyli musimy wybrać dobrą drogę. Okej. Patrzcie, są zgaszone te płomienie, więc możemy zapamiętać ścieżkę. Zanim nie zapalam się znowu, okej. Okej, teraz będzie w lewo, bo nie pamiętam. Chyba w lewo już, no nie? Tak, w lewo, teraz tu. I w lewo. Ponownie, dalej już nie pamiętam. Dobra, powiedzmy, że prosto. No, nie. Niestety nie. Długi spadek. Gdzie jest Greeny? Tu jest, dobra. Okej. Idziemy dalej. I też można zauważyć, że muzyczka tak przyspiesza, im wyżej jesteśmy. Zaraz zobaczycie. A raczej usłyszycie. O, przyspieszyła. Okej, lewo. Co? Zagapiłem się. No nie. Najgorzej. Tu jest sneaker. Okej. Dobra, idziemy na górę. No jednak prawo. Potem chyba środek.
biegnie myszka też, więc musimy uważać, żeby nie oberwać w głupi sposób. No już połowa chyba za nami. Dobra i to. Okej, prawo, prawo, prosto, prosto. Znaczy to środek, środek, lewo, lewo chyba. Trzy razy w lewo, potem prawo, potem lewo. No nie! Dobra, nieważne. Ale jest progres przynajmniej. Powoli, ale idzie jakoś. Dobra. Jest tutaj. Biegniemy dalej. Dobra. No, jakoś to idzie. No nie, znowu są te myszki. Myszki, błagam was. No w sensie wiecie, pewnie uciekają przed tym, co jest na górze. Więc niezbyt zachęcające. Tak naprawdę. Okej. A jednak prosto jeszcze. Prosto, potem. Dwa razy w lewo. O! Ostatni etap muzyczki. W prawo, potem w lewo i pewnie... Potem się pomylę. Na ostatnim. Albo na przedostatnim nawet. Nie! Yeah. Dobra, niech będzie w prawo. No nie, wiedziałem. No i na sam dół. Chwila, ciekawe, które to są w ogóle piętra już. Zaraz sobie sprawdzimy. Gdzie jest sneaker? Tu jest, dobra. No i zaraz zobaczymy, które to jest piętro. Okej, więc to jest, słuchajcie, czwarte i piąte jeszcze. My idziemy na górę. Tak, znak zapytania. O! Ale muzyczka się zmieniła? Dziwne. Czyli jednak środek to był, patrzcie. Tak, a ja mówię, na pewno to nie będzie środek, no. O. Dobra, muzyczka wróciła. Dobrze. No trochę to zajęło. No ale może będą te trzy gwiazdki. Oby. Okej. Chyba najważniejsza jest jednak kasa. Tak czy siak, no bo... Zawsze wpływało najbardziej na ocenę. Okej. No, jesteśmy na górze. Już nie ma odwrotu. Teraz trzeba otworzyć przejście. Okej. Idziemy. Serduszka, no, niepotrzebne. Jest krzaczek. Z kasą, dobra. Aż 5 monet, wow. No i co, drabinka? Tak, wiadomo. Okej, treehouse. Aha, jest boss. Schody? No dobra. Ciekawe, jak to wyjdzie. Znaczy... Prosty, na pewno lepszy niż pająk. Bo lepsze, bo prostsze. Ale jakoś nie lubiłem tego bossa za bardzo, ponieważ był on taki, no, bardzo mało kreatywny, mam takie wrażenie. Oho, dobra. Okej, tu od razu łapiemy go, tak? No ale okej, no zobaczymy, jak to wyjdzie, w sensie... Bo on za bardzo tutaj za dużo ataków nie miał, a na przykład w porównaniu z tym pająkiem na początku... To ten boss to jest prawie że nic przy nim. No ale... No nie wiem, może się... O nie! Aj... Za blisko podszedłem, no, rację.
Dobra, może będą to 3 gwiazdki, no błagam. Okej. Teraz znowu to. No i posesor. Okej. Serduszka poproszę. Świetnie, dzięki. Okej. No i teraz po prostu będzie szybciej atakował i tyle. Zbiegamy dookoła. Ooo! Dobra. Czyli biegamy dookoła i tyle. O! Unik! Wow! O, dobra, blisko było. Okej, okay, no i teraz skok. Zapewne. Ta. No i to cały boss w sumie. Bo już jest posesor. No i koniec. Proszę bardzo, no i Dark Moon. Kolejny kawałeczek do zebrania. O. Okej. No, ciężkie schodki. Nie do końca. O. Kasę zabieramy. No i zabieramy oczywiście to, po co tu przyszliśmy, czyli kolejny kawałek. Oczywiście również jest okrążony tą złą energią. No i spadamy stąd. Luigi, wszystko ok? Kto by pomyślał? Kolejny posesor chroniący kawałka Mrocznego Księżyca. To było ciężkie. Ale naprawdę dobrze sobie z nim poradziłeś. Niezła robota, mój chłopcze. Jestem pewny, że widok z góry jest miły, ale masz wciąż robotę do zrobienia. Okej. Zaraz wrócisz. Trzymaj się swoich szczelek, czy tam spodenek, nieważne. Aha. No i jest rzep, niestety. Ach, trudno. Odczepi się. Dobra, oby to były 3 gwiazdki, no błagam. Raz wyrwałem, ale szybki czas. Jest, super. Okej, okay, no ale... To jest, słuchajcie, taki boss łatwy, tylko... Trzeba po prostu głupi błędów nie popełniać, tak jak ja. No a ta sekcja ze schodami w sumie nie jest taka straszna. Nawet nie trzeba za dużo zapamiętywać, bo tam... Niektóre się po prostu rzucają w oczy. Te miejsca, którymi możemy przejść. No dobra. Więc teraz oczyśćmy kolejny kawałek. Proszę bardzo, Igat nas wita. Po raz kolejny. No właśnie, witaj z powrotem, Luigi. Przepraszam, że może tu pachnieć popcornem. Ale twoja walka z posesorem była taka ekscytująca, że musiałem sobie troszeczkę przekąsić. A teraz umieśćmy tego posesora w sejfie, żeby nie dawał nam większych kłopotów. Okej. Z przyjemnością. No więc jest też 51. Kolejny posesor. No i 65, wow. Sporo. No i oczywiście nowa misja. Hostile Intrusion. Za zdobycie wszystkich buł. Oraz za pokonanie bossa oczywiście. Mój mózg naprawdę interesował się tymi posesorami. Ale nie wydaje mi się, żeby to był przypadek, że oba posesory strzegły części Mrocznego Księżyca. Mówiąc o nich, wyczyśćmy kolejną część Mrocznego Księżyca, ok? No jasne. Skoro to pomoże. O, proszę bardzo, jest. Czyszczenie. Elegancko. No i kolejna lokacja się odkrywa. No. Na jakimś pustkowiu. A teraz zobaczmy. Tak, Luigi.
więcej mgły zostało oczyszczonej. I na mapce mamy... na wschodzie, patrzcie. Kolejny budynek do eksploracji. Kolejna posiadłość. Pełna duchów. Bez wątpienia. Teraz już w zasięgu pikselatora. Więc sprawdźmy ją. Dobra, to zaraz sprawdzimy. 3 gwiazdki, jeszcze jedna misja. No i Old Clockworks. Stare zegarownie, patrzcie. Dobra. No ale póki co zostało nam jeszcze do zrobienia... Zostało nam do zrobienia jedna misja jeszcze, Hostile Intrusion. Również misja na czas. Bardzo szybko nam pójdzie, więc... krótki odcinek będzie, no ale... Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, to proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. No a ja usłyszę się z wami w następnym odcinku na moim kanale. Cześć!